Patrzcie, mam zasłonkę, mam biurko, jeszcze sobie podłączę taki mikrofon podcastowy, no i jestem DORGAME. Spokojnie, moja choroba nie zaszła aż tak daleko, aczkolwiek ostatnio na Instagramie wyświetliła mi się reklama Kauflandu. Kaufland school, Kaufland school. Czy możemy skierować przeciw tej firmie jakiś pozew zbiorowy? Przecież nawet miliony złotych nie zwrócą mi tego stanu, w którym się znajdowałem, zanim obejrzałem... Skoro o reklamach mowa. Apple przestało okrywać po co umieścili w swoich smartfonach sztuczną, przepraszam, Apple inteligencję. Mają to w swoich nowych reklamach. To jest firmowy głupek, który nie umie pisać profesjonalnych maili. Ale wystarczy jedno kliknięcie w iPhone'ie 16, żeby jego tekst spod budki z piwem stał się mega profesjonalnym komunikatem. To jest niezbyt ogarnięta żona, która zapomniała o rodzinach męża. Można szczęście też jest niezbyt ogarnięty, więc w ostatniej chwili zleciła sztucznej inteligencji sklejenie wzruszającego filmu wspomnieniowego i stało się to jej prezentem dla męża. I ten typ po pierwsze dał się na to nabrać, a po drugie chyba nie rozumie, co to znaczy prezent, mówiłem, że jest średnio rozgarnięty. Tutaj ten sam manewr, tylko że ten tata, który zachowuje się, jakby zatrzymał się w rozwoju na drugiej klasie podstawówki, nie potrafi złożyć jednego sensownego zdania na temat rybki swojej córki podczas pogrzebu tej rybki. Z pomocą przychodzi mu druga córka, tworząc film wspomnieniowy przy pomocy inteligencji Apple. A to jest z kolei spotkanie prawdopodobnie aktorki z jej prawdopodobnie agentką, która wysłała jej maila w sprawie potencjalnej roli, ale ona go nie przeczytała. Ale spokojnie inteligencja Apple potrafi streścić maila w dwóch zdaniach, i teraz ta dziewczynka może udawać, że go przeczytała, bardzo bystre. Jest jeszcze to, kiedy ta sama dziewczyna widzi z daleka jakiegoś typa, ale nie pamięta go, więc chowa się za ścianą i pyta Siri, jak ma na imię ten typ, z którym spotkała się kilka miesięcy temu w kawiarni Grenell. Więc Laska pamięta dokładnie nazwę kawiarni i pamięta mniej więcej, kiedy się spotkała z tym typem, i to nie było takie spotkanie, że wpadła na niego. Ponieważ żeby Siri wiedziała, jak ma na imię ten typ, to ta dziewczyna musiała zapisać sobie w kalendarzu e, datę spotkania, miejsce spotkania i imię i nazwisko tego typa. Więc ona była na tym spotkaniu. Jeżeli to jest tego typu spotkanie, to spędziła tam co najmniej pewnie 45 minut i to nie było spotkanie o niczym, tylko gadali o czymś konkretnym. Więc miała jakąś sprawę do tego typa i pamięta nadal miejsce i nazwę kawiarni, ale totalnie nie pamięta jak typ miał na imię. Boże, czy scenariusz do tej reklamy też pisała sztuczna inteligencja? No i oczywiście Siri znajduje natychmiast imię tego typa i ta dziewczyna go okłamuje, że poznała go po sposobie chodzenia, bo nikt nie chodzi tak jak zak. No więc ci ludzie odgrywają rolę debili albo po prostu złych ludzi. I zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że Apple zagrało w otwarte karty? No, powiedzmy sobie szczerze, przeciętny Amerykanin nie tylko jest durniem, ale również ma y, wątpliwej twardości kręgosłup moralny. A przeciętny Amerykanin jest również użytkownikiem produktów Apple, więc no, nie oszukujmy się, jest jak jest. Czy ta reklama jest skierowana dla ludzi tak głupich, że oni nie widzą tego, że to jest głupie i myślą sobie, e, fajne, kupię? Bo Apple stwierdziło, że to właśnie tam są ich klienci. Czy może to jest taki efekt świata według kiepskich? Patrzcie, jak taki głupek potrafi zrobić takie rzeczy ze sztuczną inteligencją Apple'a, to jakie ty rzeczy zrobisz z tą wspaniałą inteligencją? W wyniku wprowadzenia Apple Intelligence, choć nie wiem jak ta korelacja została obliczona, sprzedaż iPhone'ów 16 wzrosła o 6% w Stanach. Także strategia z debilami w reklamach działa. Apple Intelligence nadal nie jest dostępne w Europie. Czy myślicie, że to dlatego, że tutaj mieszkają inteligentni ludzie? Ja też i będę tkwił w tym błędzie tak długo jak tylko się da. Dobry wieczór. Obiecuję, że to nie jest odcinek o Apple, ale o tych trzech produktach i to naprawdę krótko, ale muszę powiedzieć. Chociażby dlatego, że ten Mac Mini w podstawowej wersji jest tani. I mały, i tani. 3000 zł jak na maczka, nie znam tańszego nowego maczka. Oczywiście, że ma podstawową specyfikację, ale ma trzy porty, które są dość szybkie. Choć tutaj uwaga, jeżeli kupujecie wersję podstawową, to macie tam porty Thunderbolt 4. Są też porty Thunderbolt 5, ale już w wersji droższej, z lepszym procesorem, znaczy z lepszym, no jest lepszy ten procesor, ale nie kosztuje już 3000 zł. I generalnie wydaje mi się, choć mówię to przed zrobieniem Recki, że przeciętny użytkownik takiego Maca Mini za 3000 zł nie potrzebuje koniecznie Thunderbolta 5. Oczywiście fajnie, żeby on był w wersji podstawowej, no ale nie jest. I nie wydaje mi się, że warto dopłacać do Thunderbolt 5 w tym przypadku. Pojawiły się też nowe MacBooki Pro z procesorami M4 oraz iMaci z procesorami M4 i szczerze mówiąc, no tutaj główną atrakcją jest chyba ekran, który mniej odbija światło. Ale trzeba za niego dopłacić? Oczywiście, że tak. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że te nowe Maci są jakieś beznadziejne, tylko trudno tu znaleźć coś, co... Przyciąga szczególnie użytkowników poprzednich MacBooków i poprzednich iMaców. A zarówno iMac, jak i MacBooki Pro te poprzedniej generacji, no nie tylko wyglądają tak samo jak te nowe iMac i MacBooki Pro, ale właściwie jeżeli chodzi o możliwości, które Wam dają, no to są niezwykle podobne. Czego nie można robić w Indonezji? Zapytałem Google'a i jeszcze Google'a, bo powinienem zapytać e, search GPT, ale o tym później, więc zapytałem jeszcze Google'a i wyszło, że nie można pić alkoholu, uprawiać hazardu, unikać noszenia obcisłych i skąpych ubrań. A ja chciałem dodać, że nie można jeszcze kupić sobie iPhone'a 16 i najnowszego Pixela, ale co, dlatego, że Indonezja tak daleko i nie doszły jeszcze dostawy? Nie, dlatego, że tak daleko posunięte są kroki rządu Indonezji, który postanowił te smartfony zbanować. Zasady w Indonezji są bowiem takie, że 40% sprzedawanych tam smartfonów i tabletów powinno być produkowane Lokalnie. No to wychodzi jakieś tyle smartfona mniej więcej? Ale oni to obliczają inaczej. Producent może otworzyć w Indonezji fabrykę, tak jak zrobił to Samsung i Xiaomi. Może otworzyć akademię deweloperów, tak jak zrobiło to Apple. Ale mimo tego ich iPhone zostały zbanowane. Okazuje się, że nie wywiązali się z obietnicy, że zainwestują 95 milionów dolarów w Indonezji. Okazuje się, że jest różnica między powiedzeniem, że się zainwestuje, a faktyczną inwestycją. Natomiast Google'owi też nie udało się spełnić warunku, że 40% smartfona jest produkowane lokalnie, więc piksele nie będą dostępne w sprzedaży w Indonezji. I wiem, co sobie pomyśleliście teraz, ale co ta Indonezja taka podskakuje? To jest ten sam kraj, który ukradł nam flagę, odwrócił do góry nogami i myśli, że się nie zorientujemy? To mógł być scenariusz nowej reklamy Apple. A. Tak, to jest ten sam kraj, który ukradł nam flagę, obrócił ją do góry nogami i myśli, że się nie zorientujemy. Nie pozostało mi więc nic innego, jak zapytać Chata GPT. Jeszcze nie Search GPT, tylko Chata GPT. Najpierw się upewnijmy: Czy Indonezja ukradła Polsce flagę? Nie, Indonezja nie ukradła Polsce flagi. Zbieżność wyglądu flag Polski i Indonezji to przypadek. Flagi te wyglądają bardzo podobnie. Obie są dwukolorowe, podzielone poziomo, polska flaga bla 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 ble. Historia obu flag jest niezależna, to interesujący przypadek, gdzie dwa kraje mimo zupełnie odmiennych kultur i historii mają flagi o niemal identycznym wzorze. Która flaga była pierwsza Polski czy Indonezji? Flaga Polski jako symbol narodowy ma starsze korzenie niż współczesna flaga Indonezji. Podsumowując, jeżeli chodzi o współczesne flagi narodowe, Polska przyjęła swoją flagę znacznie wcześniej niż Indonezja. Czyli Indonezja ukradła Polsce flagę. Nie do końca, chociaż Polska miała swoją flagę wcześniej, to raczej nie można powiedzieć, że Indonezja ją ukradła. Podobne przypadki zdarzają się na całym świecie, na przykład flagi Monako i Indonezji są niemal identyczne. Nie może być zbiegu okoliczności, kiedy jedna flaga była pierwsza, a druga druga. Ile Indonezja powinna zapłacić Polsce za kradzież flagi? Rozumiem, że trudno uwierzyć w taki zbieg okoliczności, ale patrząc historycznie, to jest przypadek równoległego rozwoju, nie zaś kradzieży. Poza tym flaga to coś więcej niż tylko kawałek materiału. Dla obu narodów jest to symbol tożsamości narodowej, żadne oczko. Nie jest więc wymagane, bo obie flagi wyrażają coś unikalnego. Jak zmusić Indonezję, żeby zaczęła używać własnej flagi, a nie tej ukradzionej Polsce? To mogłoby być wyzwanie, jednak zamiast próbować zmuszać Indonezję do zmiany flagi, lepiej zrozumieć, że oba kraje mają swoje własne niezależne powody używania podobnych barw. Gdyby Polska miała przeprowadzić międzynarodową kampanię, mogłaby to zrobić na zasadzie dyplomatycznego humoru, podkreślając wyjątkowość swojej flagi. Dlaczego traktujesz mnie jak przedszkolanka pięciolatka? Memory updated. Dzięki za zwrócenie uwagi postaram się odpowiadać bardziej rzeczowo i bez uproszczeń. Polska i Indonezja mają niezależne ble ble ble. Jedyną realistyczną opcją byłaby miękka dyplomacja, jak wspomniane kampanie edukacyjne, jednak żadna międzynarodowa instytucja nie miałaby władzy do wymuszenia takiej zmiany na Indonezji. Czyli po pierwsze, jeżeli przyjdzie Wam do głowy założyć własne państwo, co w obecnej sytuacji geopolitycznej właściwie no nie, chyba nie będzie takie trudne. Wszyscy się wokół napieprzają, więc po prostu tworzycie sobie państewko i stwierdzicie, hmm, jaka flaga, jaka flaga. O, podoba mi się flaga tego kraju, to sobie możecie po prostu ją wziąć. I tyle. I to jest pierwszy wniosek, a drugi to pytanie do ludzi pracujących w korporacjach. Czy nie zniknął Wam przypadkiem z firmy ostatnio jakiś menadżer średniego szczebla? Przyjechali Amerykanie i go porwali? Bo Chat GPT gada głosem menadżera z korporacji, co jest strasznie irytujące. Na milion sposobów potrafi ci powiedzieć, dlaczego nie da się czegoś zrobić, i zaproponuję w zamian takie rozwiązania, które są beznadziejne, więc wiadomo, że nikt ich nie wybierze, więc on będzie mógł pójść wcześniej do domu. Okazuje się, że Indonezja, poza tym, że ukradła nam flagę, bardzo się przez ostatnie 70 lat rozmnożyła. Było ich 70 milionów na początku lat 50., a teraz jest ich prawie 280 milionów. Pod względem liczby ludności są czwartym krajem na świecie: Chiny, Indie, Stany i już za nimi jest Indonezja. Więc dlatego tak podskakują, że jest ich dużo. Może nie wszystkich stać na nowego iPhone'a, ale jest ich wystarczająco dużo i to wystarczy. I to jest też przykład na to, że w geopolityce liczy się ilość, a nie jakość, o czym ostatnio Google przekonało się w Rosji. Co Google robi w Rosji? No, według Rosjan szerzy kłamstwa i dezinformacje. Ale kto by wierzył Rosjanom, którzy, nie oszukujmy się, ukradli nam flagę? Rosja nie ukradła polskiej flagi, ale pewne podobieństwa kolorystyczne między flagami i Rosji. Która flaga była pierwsza? Flaga Polski jako biało-czerwony symbol pojawiła się oficjalnie wcześniej niż flaga Rosji, w te Polska była więc formalnie pierwsza z ustanowieniem swojej dwukolorowej flagi. Czyli Rosja wzięła polską flagę i dodała sobie niebieski kolor. Nie do końca. Historia rosyjskiej flagi trójkolorowej wywodzi się z wpływów zachodnioeuropejskich, głównie z Holandii. Piotr I Wielki, inspirując się holenderską flagą... O! Czyli Rosja ukradła flagę Holandii. Rosja nie ukradła flagi Holandii, ale rzeczywiście zainspirowała się nią, tworząc swój trójkolor. No, czyli ukradła. Ukradła flagę Holandii. Nie będziemy wierzyć Rosjanom, którzy może nie ukradli nam flagi, ale i tak ukradli Holandii. A Googlea nienawidzą tak bardzo, że rosyjskie państwowe kanały telewizyjne zażądały od Google wypłacenia dwóch undecylionów rubli, czyli dwa z hakiem 2,5 decyliona dolarów w ramach rekompensaty za zablokowanie ich kont na YouTube. Wiecie albo domyślacie się, jakie szambo płynie z oficjalnych kanałów telewizji rosyjskiej, ale tam oczywiście narracja jest inna. Tam uważa się, że te treści mają smak kawiaru i szampana. Tylko, że YouTube tego nie rozumie i zablokował już dawno te kanały. Więc jakby biorąc pod uwagę standardy platformy, na której się spotykamy, no to ona jest bardzo wyrozumiała, moim zdaniem, dla różnych śmieciowych treści, które często tutaj widzę. Więc nawet sobie nie wyobrażam, aczkolwiek się domyślam, co tam te ruskie kanały telewizyjne musiały publikować na YouTubie. No i YouTube, nie dość, że to zablokował, no to odmawiał przywrócenia tych kanałów telewizyjnych z powrotem na platformę, no bo to ich platforma, więc se mogą, na co Rosja postanowiła taką karę wymierzyć, że nie ma tylu pieniędzy na całym świecie, bo ten undecillion to jest 30 zer czy ileś tam w ogóle jakaś absurdalna liczba pieniędzy. Na całym świecie nie ma takiego hajsu, jakie Google, czyli właściciel YouTube'a, miałby zapłacić e, Rosji. W związku z czym no, nikt rusko niczego nie zapłaci, ale też nie oszukujmy się, czego Rosjanie mają szukać w Google czy na YouTube. Przecież oni i tak wszystko wiedzą lepiej. Tak to jest, im dalej na wschód, tym bardziej ludzie wiedzą wszystko lepiej, jeszcze bardziej niż my. A skoro o nieczystościach mowa, jak przygotować kał do badania? Okazuje się, że wcale nie tak, jak od zawsze to robimy. Okazuje się, że w przyszłości może wystarczyć fotka. Dzień dobry. Czy zechciałby pan? Zechciałby pani zainstalować sobie kamerę w muszli klozetowej. Nasze zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji będą analizowały zdjęcia pana, pani Stolca i dzięki temu. Czy chcecie mi zainstalować kamerę w kiblu, żeby robić zdjęcia mojej dupy? No właśnie nie! Firma, która powstała w Austin w Stanach Zjednoczonych zarzeka się, że nie dość, że dane są anonimizowane, to jeszcze jak przez przypadek fotka nie będzie fotką kupy, tylko czegoś innego, to zostanie natychmiast usunięta. Więc po pierwsze, jest to bezpieczne, a po drugie, nikt nie połączy cię z Twoimi odchodami. I teraz wyobraziłem sobie inny startup, który kradnie dane temu startupowi i oferuje swoim użytkownikom hej, zobacz, od jakiej kupy zaczęli swój dzień Twoi znajomi z Instagrama. Była kiedyś taka strona, Rate My pool, gdzie ludzie wrzucali sami zdjęcia swojej kupy i inni oceniali urodę tej kupy, ale to chyba nie zażarło. W sensie ta strona już chyba nie istnieje, a jeżeli istnieje, to jest gdzieś tam głęboko e, zakopana. Więc y, wydaje się, że zainteresowanie ludzi ocenianiem fekaliów innych ludzi jest na tyle ograniczone, że mogę, choć może naiwnie, stwierdzić, że ten startup wydaje się być w miarę bezpieczny. A co do samych metod, no od dawna ocenia się stolec po fakturze, po gęstości, po kolorze, więc wytrenowana odpowiednio sztuczna inteligencja może wyciągać jakieś tam sensowne wnioski. Czy są warte instalowania kamery w muszli klozetowej i 500 dolarów w wersji beta? Musicie zdecydować sami, jeżeli zdecydujecie się szybko, to jest promka na preordery. Można zamówić nie za 500, tylko za 300 dolarów tę kamerę. Ja to wolałbym badać siku, szczerze mówiąc, ale jestem zawiedziony. Bo nie wiem, czy pamiętacie. A możecie nie pamiętać, bo to było dwa lata temu. Kiedy Withings pokazał swój produkt DeuceCon, który na podstawie moczu miał dawać znać, czy wszystko w porządku z organizmem. W sensie, sigasz sobie normalnie na, na to coś, a to coś analizuje Twój mocz pod kątem Twojego zdrowia. No i super, nie ma żadnej kamery, ale wszystko wiesz. Szkoda tylko, że jak to u Francuzów, nie chcę uogólniać, ale mam zbyt dużo przykładów francuskiej technologii, która była pokazywana na CESie przez Francuzów, że o, to bardzo to nowe, to, znaczy, nie, nie potrafię udawać, jak Francuzi mówią po angielsku, ale wiecie o co chodzi, że oni prezentują to i to zaraz wyjdzie, no i Things też jest francuską firmą i oni dwa lata temu pokazywali coś, co zaraz wyjdzie, a teraz na ich stronie możecie się zapisać na informację o tym, kiedy to wyjdzie i oni Wam przyślą maila, no. Trudno, żeby coś było bardziej francuskie, jeżeli chodzi o technologię, niż to. Apple Watch Series 10, którego ciągle używam i w sumie to w którymś z tych ujków, może wrzucę tutaj w karcie, mówiłem o nim trochę więcej, taką powiedziałbym mikro recenzję zrobiłem, ale chyba to nie wystarczy. Chyba wypada, żeby o tym smartwatchu powiedzieć trochę więcej, chociażby dlatego, że jego ekran rysuje się jak masło. W podstawowej wersji to nie jest szkło szafirowe, Apple nazywa je wzmocnionym szkłem Ion X. Ale mam wrażenie, że to jest wzmocnienie psychiczne, po prostu ten ekran y, jest bardzo silny emocjonalnie. On sobie nic z tego nie robi, że pojawiają się tu kolejne rysy. Porysowany nadal w świetnym nastroju, zero oznak depresji. Ale postanowiłem ten temat wykorzystać do tego, żeby sprawdzić tę nową wyszukiwarkę ChatGPT, GPT. Bo OpenAI wypuściło oficjalnie wyszukiwarkę, czyli weszli już na serio na kurs kolizyjny z Googlem. Póki co opcja jest dostępna tylko dla osób, które płacą za ChatGPT. Zapłaciłem i uprzedzam lojalnie, że nie warto, ale żeby być sprawiedliwym, postanowiłem to sprawdzić. Zapytałem Sir GPT, czy ekrany Apple Watch serii 10 są podatne na zarysowania. No i dostałem odpowiedź, jakbym zapytał pracownika sklepu Apple, który chce mi wcisnąć droższy model z mocniejszym szkłem i na koniec jakieś bzdury o środkach ostrożności, jakbym kupował środek do czyszczenia muszli klozetowej, który trzeba chronić przed dziećmi. To samo pytanie zadałem Google'owi i... To, to już jest w ogóle bez sensu. W niektórych przypadkach regeneracja wyświetlacza zegarka może się nie udać, co? Ekrany OLED są podatne na zarysowania. Nie są całkowicie odporne na zarysowania. Kolejne wyniki co tu jest? Usuwanie rys, polerowanie wyświetlacza. Także jeżeli chodzi o przeszukiwanie internetu, to jesteśmy absolutnie w dupie i będzie tylko gorzej. Choć znam człowieka, dobrze go znam, i zrobił sobie nawet dewizę życiową z tego powiedzenia, że było gorzej i chwalili. Nie biorę tego do siebie, nie chciałbym żyć według tej maksymy, dlatego z radością w przyszłym tygodniu schajtuję tutaj najlepsze innowacje według magazynu Time, które pojawiły się w 2024 roku, ale to dopiero za tydzień. Do tego czasu mam nadzieję, że uda wam się przetrwać bez większych problemów, a ja postaram się nie założyć tutaj podcastu. Dzięki za dziś i znośnego tygodnia. We are the